Subskrybuj kanał Mpik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Guillaume Muso zatytułowanej Zabawa wchowanego przełożyła Joanna Prązyńska Czyta Filip Kosior, Ewa Jakubowicz, Anna Grochowska, Konrad Szymański. Dla Netana. Sobota 3 czerwca 1030. Szalona trema, po południu chciałbym wreszcie zasiąść do nowej powieści. Przygotowuję się od dwóch tygodni. Przez ostatnie dziesięć dni żyłem wśród jej Bohaterów i z nimi zaostrzyłem cztery tuziny nowych ołówków. Ręka tak mi się trzęsła, że musiałem zażyć pół tabletki Bella Denalu. Czy mi się uda? Na razie bardzo się boję. I jak zwykle kusi mnie, żeby wszystko odłożyć na później, lub żeby w ogóle zrezygnować z pisania. Georges Simenon, gdy byłem stary. Walijska powieściopisarka Flora Conway, laureatką Nagrody Franca AFP, 20 października 2009. Tegoroczną prestiżową nagrodę Franca Kawki, przyznawaną pisarzom za ich dorobek, otrzymała wciąż ukrywająca się przed publicznością 39-letnia Flora Conway. Wtorek wieczorem, stroniąca od ludzi Flora Conway, niecierpiąca spotkań z czytelnikami, podróży i dziennikarzy, jak zwykle nie pojawiła się na uroczystości zorganizowanej z tej okazji w praskim ratuszu. Nagrodę, brązowe popiersie franca Kawki oraz 10 tysięcy dolarów, Odebrała jej wydawczyni, Fantine de Villat. Rozmawiałam z Florą przez telefon. Nasza laureatka wszystkim serdecznie dziękuję. Nagroda sprawiła jej wyjątkową przyjemność, bo powieści Kawki są dla niej niewyczerpanym źródłem podziwu, przemyśleń i inspiracji, zapewniła audytorium pani de Villat. Nagroda Franz Kafka Society i miasta Praga jest przyznawana od 2001 roku przez międzynarodowe jury. Jej laureatami są m.in. Philip Roth, Wacław Havel, Peter Handke i Haruki Murakami. Pierwsza ambitna powieść Flory Conway, Dziewczyna w labiryncie, ukazała się w 2004 roku i dzięki niej autorka od razu znalazła się w czołówce pisarzy. Powieść została przetłumaczona na ponad 20 języków i zaliczona do klasyki. Przedstawia życie grupy Nowojorczyków w przeddzień ataku na wieże World Trade Center. Wszyscy bohaterowie prędzej czy później spotykają się na Bowery, w barze Labirynt, w którym Flora Conway pracowała kiedyś jako kelnerka. Dzięki dwóm następnym powieściom równowadze nasza i końcu uczuć Flora trafiła na stałe do grona wielkich pisarek początku XXI wieku. W swoim dziękczynnym przemówieniu, Fantine de Villat z widoczną przyjemnością zapowiedziała, że wkrótce można spodziewać się kolejnej powieści Flory Conway. Poruszyło to cały świat literacki. Postać pisarki jest spowita tajemnicą. Właściwie nie ukrywa się, ale nigdy nie wystąpiła w telewizji ani w radiu, a świat zna ją tylko z jednego zdjęcia. Przy okazji publikacji każdej nowej powieści Flora Conway drogą mailową udziela kilku krótkich wywiadów. Wielokrotnie mówiła, że chciałaby zrzucić z siebie jarzmo hipokryzji towarzyszące popularności. Ostatnio na łamach Guardiana oświadczyła, że nie zgadza się na branie udziału w medialnym cyrku, którym pogardza, i dodała, że to właśnie aby uciec przed światem przeładowanym ekranami, ale pozbawionym inteligencji, zajęła się pisaniem. Podobne stanowisko reprezentuje wielu współczesnych artystów, takich jak Banksy, Invader, grupa Daft Punk czy włoska powieściopisarka Elena Ferrante. Dla nich anonimowość jest środkiem, który pozwala przedstawić dzieło, nie artystę. Gdy moja powieść zostaje wydana, broni się sama, oświadczyła Flora Conway. Ci, którzy liczyli, że nagroda kawki wyciągnie pisarkę z jej nowojorskiej kryjówki, niestety znów się zawiedli. Blondin Samson, Dziewczyna w Labiryncie, rozdział pierwszy, Ukryta. Powinniśmy widzieć wyraźnie, co dzieje się przed naszym nosem. Tymczasem jest to zawsze spowite mgłą. Julian Barnes 1. Brooklyn, jesień 2010 Sześć miesięcy temu, 12 kwietnia 2010 roku, porwano moją trzyletnią córeczkę, Carrie Conway. Wydarzyło się to podczas zabawy wchowanego u nas w mieszkaniu w bruklińskiej dzielnicy Williamsburg. Było piękne, słoneczne popołudnie, co wiosną zdarza się w Nowym Jorku często. Jak zwykle poszłam po Kerry do szkoły, Montessori School przy parku Macarena. W drodze powrotnej wpadłyśmy do Marcellos po mus i cytrynowe cannoli, które Kerry pochłonęła w mig, drepcząc wesoło obok wózka. Mieszkałyśmy w Lancaster Building pod numerem 396 przy Berry Street. Gdy weszłyśmy do holu, nowy dozorca, Trevor Fuller Jones, pracował u nas niecałe trzy tygodnie, wręczył mojej córce miodowego lizaka z sezamem i kazał jej obiecać, że nie zje go od razu dodał, że Kerry ma wielkie szczęście, mając mamę, która pisze powieści, bo z pewnością usypia ją pięknymi bajkami. Roześmiałam się i odparłam, że na pewno nie czytał żadnej mojej książki, z czym się zgodził. To prawda, przyznał. Nie mam czasu na czytanie, pani Conway. Nie znajduje pan czasu na czytanie, to nie zupełnie to samo, odpowiedziałam, gdy zamykały się za nami drzwi windy. Jak zwykle, uniosłam Kerry, żeby mogła nacisnąć guzik ostatniego szóstego piętra. Winda dramatycznie jęknęła. Już od dawna nie bałyśmy się tego dźwięku i ruszyła. Lancaster to stary budynek o stalowej strukturze, obecnie odnawiany. Niezwykły pałac z ogromnymi oknami pośród korynckich kolumn. Kiedyś był tu magazyn fabryki zabawek. Zakład ten zakończył działalność w latach siedemdziesiątych. Z powodu ogólnej dezindustrializacji, która nastąpiła w tym czasie, obiekt popadł w zapomnienie na prawie 30 lat. Po czym, gdy zaczęła się moda na Brooklyn, został odnowiony i przerobiony na budynek mieszkalny. Tuż za drzwiami Kerry zrzuciła Adidasy i wsunęła na stópki różowe kapcie z miękkimi pomponami. Podeszła za mną do szafki z adapterem, by przyjrzeć się, jak nastawiam winylową płytę. Drugą część koncertu Giedur Rawela. Klasnęła z radością, ciesząc się perspektywą słuchania muzyki. Jeszcze chwilę snuła się za mną, czekając, aż skończę rozwieszać upraną bieliznę. Po czym poprosiła, żebyśmy pobawiły się w chowanego. Była to jej ulubiona zabawa. Miała na jej punkcie bzika. Na początku tylko zasłaniała oczy rączkami, tracąc mnie z pola widzenia, ale za chwilę rozsuwała palce, a moja twarz, jak za sprawą czarów, pojawiała się znowu, w odpowiedzi na co Kerry zanosiła się śmiechem. Z czasem zrozumiała, na czym polega ta zabawa zaczęła chować się za zasłoną albo pod stolikiem, ale zawsze coś wystawało czubek stopy, łokieć albo źle podwinięta noga. Gdy zabawa trwała zbyt długo, Kerry machała do mnie ręką, żebym szybciej ją znalazła. W miarę jak rosła, gra się rozwinęła. Kerry poznała resztę pokoi, pojawiły się inne kryjówki. Mogła ukucnąć za drzwiami, zwinąć się w kłębek w wannie, zakryć kołdą, czy wejść pod łóżko. Reguły również ewoluowały. Zabawa stała się poważniejsza. Teraz przed udaniem się na poszukiwania musiałam stanąć twarzą do ściany, zamknąć oczy i policzyć do dwudziestu. To właśnie zrobiłam tamtego popołudnia, 12 kwietnia. Światło słoneczne wyzierało z zawierzowców, mieszkanie skąpane było w ciepłym, nierealnym świetle. Mamusiu, nie oszukuj, skarciła mnie Kerry, mimo że przecież nie zamierzałam łamać zasad. Stałam w swoim pokoju, oczy zasłoniłam dłońmi i zaczęłam odliczać, ani za szybko, ani za wolno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Doskonale pamiętam stłumiony odgłos jej kroków na parkiecie. Kerry wyszła z pokoju. Usłyszałam, jak tupta przez salon i potrąca fotel ustawiony naprzeciw wielkiej szklanej ściany. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czułam się wspaniale. Moje myśli wędrowały niesione przez krystalicznie czyste nuty muzyki dobiegającej z salonu. Z głośnika wydobywał się właśnie mój ulubiony fragment. Adagio wygrywane niczym dialog między rożkiem angielskim a fortepianem. Jedenaście, dwanaście. Trzynaście, 14, 15. Długa fraza melodyczna pełna perlistych dźwięków. Niektórzy porównują ją do odgłosów deszczu, którego ciepłe krople spadają równomiernie w spokojnym rytmie. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Otworzyłam oczy. Dwa. Otworzyłam oczy i wyszłam z pokoju. Uwaga, uwaga! Mama nadchodzi! Grałam zgodnie z naszymi regułami. Z radością podążałam za wskazówkami mojej córeczki, spełniając jej oczekiwania. Wychodziłam z jednego pokoju, wchodziłam do drugiego, wszędzie wesoło wykrzykiwałam. Gdzie jest ta Kerry? Nie ma jej pod poduszkami, nie ma za kanapą. Psychologowie uważają, że gra z maluchem wchowanego ma działanie pedagogiczne. Jest środkiem, za pomocą którego dzieci w pozytywny sposób zapoznają się z procesem separacji z rodzicami, powtarzając scenę rozstania, które jest tymczasowe i nie dzieje się naprawdę. Dziecko powinno pojąć, jak silne więzy łączą je z opiekunami. Żeby zabawa zadziałała w sposób terapeutyczny, należy przeprowadzić ją niczym spektakl, dzięki czemu w krótkim czasie dziecko doświadczy wielu emocji podniecenia, oczekiwania i szczypty strachu przed ostatecznym, radosnym odnalezieniem rodzica. Aby wszystkie te emocje miały szansę zaistnieć, należy przeciągać grę i nie zdradzać zbyt szybko, że zna się kryjówkę dziecka. Oczywiście często wiedziałam, gdzie Kerry się schowała jeszcze zanim otworzyłam oczy, ale nie tym razem. Po dwóch czy trzech minutach zwyczajowego udawania, że jej szukam, zaczęłam szukać naprawdę. Owszem, mieszkanie jest duże, 200 metrów kwadratowych w zachodnim skrzydle budynku, ale nie ma w nim znów tak wiele dobrych kryjówek. Kupiłam to mieszkanie kilka miesięcy wcześniej, inwestując cały dochód spraw autorskich. Plan odnowy Lancastera spowodował, że budynek został wyprzedany prawie na pniu i to mieszkanie było ostatnim wolnym. Od pierwszej wizyty zakochałam się w nim i żeby je zdobyć i jak najszybciej się wprowadzić, dałam deweloperowi łapówkę. Od razu kazałam zburzyć wszystkie ściany i przerobiłam mieszkanie na loft z jasnym miodowym parkietem i minimalną liczbą mebli. Gdy bawiłyśmy się w chowanego ostatnim razem, Kerry znalazła naprawdę dobre kryjówki. Wykazała się sprytem i raz wślizgnęła się za suszarkę do bielizny, a drugi raz ukryła się w schowku na szczotki. Spokojnie, choć już nieco zirytowana, szukałam jej wszędzie, za każdym meblem. Tu i tu i tam. Zniecierpliwiona potrąciłam dębową komodę, na której stały winylowe płyty i adapter. Igła zgrzytnęła i odskoczyła. Muzyka ucichła, pogrążając pokój w ciszy. Żołądek ścisnął mi się ze strachu. No dobrze, kochanie, wygrałaś! Natychmiast wychodź z kryjówki! Pobiegłam do przedpokoju sprawdzić drzwi wyjściowe. Były pancerne, zamknięte na podwójny zamek. Klucz ze zwisającym brelokiem zostawiłam w górnym zamku poza zasięgiem dziecka. Kerry, wychodź natychmiast! Powiedziałam ci, już wygrałaś. Próbowałam opanować panikę. Na zdrowy rozum Kerry musiała być w domu. Klucz w zamku blokował bębenek, drzwi nie można było otworzyć z zewnątrz, nawet jeśli miało się drugi klucz. Okna przy renowacji budynku zostały zamknięte na stałe. Moja córka nie mogła stąd wyjść. Nikt nie mógł tu wejść. Gdzie jesteś, Kerry? Dostałam zadyszki. Jakbym przebiegła połowę central parku. Wdychałam powietrze, ale mimo to się dusiłam. To niemożliwe, przecież nie można zniknąć podczas zabawy wchowanego w zamkniętym mieszkaniu. Ta zabawa kończy się zawsze dobrze to inscenizacja, nic innego. Dobry koniec wpisany jest w reguły tej gry. Wszystko polega na pewności, że osoba, która chwilowo znikła, znów się pojawi. Kerry, dość tego. Mama będzie się gniewać. Mama będzie się gniewać, ale przede wszystkim mama zaczęła się bardzo bać. Trzeci czy czwarty raz zajrzałam do wszystkich kryjówek, po czym ruszyłam do sprawdzenia kryjówek nieprawdopodobnych. Bęben maszyny do prania, kominek od wieków zatkany. Odsunęłam ciężką lodówkę, nawet wyłączyłam korki, żeby odblokować i otworzyć klapę w suficie, która zasłaniała otwory wentylacyjne z klimatyzacją. "Kerry!" ryknęłam. W mieszkaniu zadrżały szyby, ale echo ucichło i żaden nowy dźwięk się nie pojawił. Na zewnątrz słońce już zaszło i zrobiło się lodowato, tak jakby nagle wróciła zima. Stałam zapłakana i spocona. Po dłuższej chwili spostrzegłam w korytarzu przy drzwiach wyjściowych maleńki kapeć Kerry z bladoróżowego aksamitu. Podniosłam go. Był to kapeć lewy, Kapeć prawy znikł, tak jak moja córka. Postanowiłam zadzwonić na policję. 3. Pierwszy zjawił się u mnie detektyw Mark Rutelli z 90. posterunku w północnej części Williamsburga. Zbliżał się do emerytury. Mimo zmęczonego wyglądu i cieni pod oczami, od razu zrozumiał, że czas nagli, trzeba działać szybko. Nie szczędził wysiłków. Kolejny raz dokładnie przeszukał mieszkanie, zadzwonił po posiłki, żeby przeszukać cały budynek, po ekipę techników kryminalistycznych, wysłał dwóch policjantów z poleceniem przesłuchania mieszkańców i osobiście przejrzał z ekipą ochroniarską nagrania z monitoringu. Gdy tylko dowiedział się o brakującym kapciu, chciał uruchomić procedurę zaginione dziecko, ale policja stanowa życzyła sobie mocniejszych przesłanek. Czas mijał. Bardzo się denerwowałam. Czułam się kompletnie zagubiona, nie wiedziałam, jak mogę pomóc, a bardzo chciałam. Nagrałam wiadomość na sekretarce automatycznej mojej wydawczyni. Fantin potrzebuje Twojej pomocy. Kari zaginęła. Jest tu policja, nie wiem, co robić. Jestem nieprzytomna z niepokoju. Oddzwoń jak najprędzej. Wkrótce nad Brooklinem zapadła noc. Keri się nie pojawiła, a policja nie wpadła na żaden ślad. Moja córka znikła, porwana w ciemność przez krwawego króla Olch, który wykorzystał moment mojej nieuwagi. O ósmej wieczorem przybyła szefowa Rutellego, porucznik Frances Richard. Stała na dziedzińcu przed Lancasterem, gdzie kazano mi zejść, podczas gdy policja przeszukiwała moją piwnicę. Założyliśmy podsłuch na pani linii telefonicznej oznajmiła porucznik Richard, stawiając kołnierz płaszcza przeciwdeszczowego. Ulica zamknięto. Na Berry Street wdarł się lodowaty wiatr. Możliwe, że ci, którzy porwali pani córkę, zadzwonią z żądaniem okupu lub w jakiejś innej sprawie, ale na razie zabieram panią na komisariat. Dlaczego? Jak ona mogła zostać porwana? Drzwi były. To właśnie staramy się wyjaśnić, proszę pani. Uniosłam głowę i popatrzyłam na masywną sylwetkę budynku, odcinającą się wyraźnie od monochromatycznej czerni tła. Coś mi podpowiadało, że Kerry jest wciąż tam w środku i że zrobię błąd, jeśli stąd odejdę. Szukając wsparcia, spojrzałam na Rutellego, ale on stanął po stronie swojej szefowej. Proszę jechać. Musi pani dokładniej odpowiedzieć na niektóre pytania. Fragmenty przesłuchania Flory Conway. Przesłuchanie odbyło się w poniedziałek 12 kwietnia 2010 roku. Prowadzili je detektyw Mark Rutelli i porucznik Francis Richard na terenie 90 posterunku 211 Union Avenue, Brooklyn, Nowy Jork. 11:211. 20:18 Porucznik Richard, przyglądając notatki. Mówiła Pani, że ojciec Carey, Romeo Filippo Bergomi, jest tancerzem w operze paryskiej, czy tak? Flora Conway. Jest tancerzem koryfeuszem. Detektyw Rutelli. Co to dokładnie oznacza? Flora Conway. W hierarchii opery są to tancerze, którzy jeszcze nie są solistami, ale już nie są zwykłymi członkami zespołu baletowego. Porucznik Richard. Chce Pani powiedzieć, że mąż jest niezaradny? Flora Conway. Nic podobnego. Po prostu odpowiadam na pytanie. Porucznik Richard. Pan Bergomi ma 26 lat, tak? Flora Conway. Z pewnością to sprawdziliście. Detektyw Rutelli. Tak, skontaktowaliśmy się z nim, co zresztą powinna była pani zrobić sama. Był bardzo zaniepokojony. Od razu wsiadł w samolot. Będzie w Nowym Jorku jutro rano. Flora Conway. To pierwszy raz, kiedy niepokoi się o swoją córkę. Do tej pory nigdy się nią nie interesował. Detektyw Rutelli. Ma mu to pani za złe? Flora Conway. Nie, nie przeszkadza mi to. Detektyw Rutelli. Myśli pani, że pan Bergomi lub ktoś z jego najbliższego otoczenia mógłby skrzywdzić Kerry? Flora Conway. Nie wydaje mi się, ale nie mogę przysiąc. Tak naprawdę nie znam go za dobrze. Porucznik Richard. Nie zna pani ojca swojego dziecka? 20.25. Detektyw Rutelli. Pani Conway, czy ma pani wrogów? Flora Conway. Nie wydaje mi się. Detektyw Rutelli. Dobrze, powiedzmy nieprzyjaciół. Kto mógłby żywić do pani uraży? Jest pani znaną pisarką, koledzy po fachu, którym mniej się poszczęściło? Flora Conway. Nie mam kolegów. Nie chodzę do biura czy do fabryki. Detektyw Rutelli. No, wie pani, kogo mam na myśli. Ludzie przecież czytają coraz mniej, trudno trafić na szczyty list bestsellerów. Z pewnością wynikają z tego napięcia. Zazdrość. Flora Conway. Być może, ale to jeszcze nie powód, żeby porywać komuś dziecko. Porucznik Richard. Jakiego rodzaju powieści pani pisze? Flora Conway. Nie sądzę, żeby przypadły pani do gustu. Detektyw Rutelli. A może wśród czytelników zauważyła pani jakiegoś zwariowanego fana w rodzaju tej bohaterki z misery? Jakieś agresywne listy, maile? Ktoś wsadzał nos w pani sprawy? Flora Conway. Nie otwieram listów od czytelników, ale z pewnością robi to moja wydawczyni. Może się pan do niej zwrócić. Detektyw Rutelli. Dlaczego pani ich nie czyta? Przecież to ciekawe, co ludzie myślą o pani książkach Flora Conway. Dla mnie nie, porucznik Richard. Dlaczego? Flora Conway. Ponieważ ludzie czytają książki, żeby zrobić przyjemność sobie, a nie autorowi. 2029. DETEKTYW RUTELLI Czy pisarze dobrze zarabiają? Flora Conway. Różnie. DETEKTYW RUTELLI. Pytam, bo przejrzeliśmy pani konta i nie ma tam zbyt wiele. Flora Conway. Wszystkie pieniądze zainwestowałam w zakup i odnowienie mieszkania. Detektyw Rutelli. No tak, taki apartament musiał kosztować kupę Forsy. Flora Conway. To było dla mnie bardzo ważne. Porucznik Richard. Co było dla Pani ważne? Flora Conway. Mury, za którymi mogłabym się ukryć. Detektyw Rutelli. Ukryć się? Przed czym? 20.34. Porucznik Richard, machając depeszą agencji prasowej AFP. Widzę, że dużo o pani napisano. Wiem, że to może nie najlepszy moment, ale proszę przyjąć moje gratulacje za otrzymanie nagrody Kawki. Flora Conway. Zgadza się, to nie jest dobry moment. Porucznik Richard. A więc nie pojechała pani po odbiór nagrody do Pragi, ponieważ, cytuję. Cierpi pani na fobię społeczną? Czy tak? Flora Conway. Milczy. Detektyw Rutelli. Cierpi pani na fobię społeczną? Flora Conway. O co właściwie panu chodzi? Nie rozumiem, dlaczego traci pan czas na zadawanie mi głupich pytań zamiast porucznik Richard. Gdzie pani była wczoraj wieczorem? U siebie w mieszkaniu? Z córką? Flora Conway. Wczorajszy wieczór spędziłam poza domem. Porucznik Richard. Gdzie pani była? Flora Conway. W Bushwick. Detektyw Rutelli. Bushwick jest duże. Flora Conway. Byłam w barze na Frederick Street, w Bumerangu. Porucznik Richard. Dziwne, przecież cierpi pani na fobię społeczną. Flora Conway. Te historie z fobią wymyśliła moja wydawczyni Fantine, żeby oszczędzić mi spotkań z dziennikarzami i czytelnikami. Detektyw Rutelli. Dlaczego nie chce pani się z nimi spotykać? Flora Conway. To nie należy do moich obowiązków. Detektyw Rutelli. Co należy do pani obowiązków? Flora Conway. Do moich obowiązków należy pisanie powieści, a nie sprzedawanie ich. Porucznik Richard. Dobrze, wróćmy do tego baru. Kto opiekuje się Kerry, kiedy pani wychodzi z domu? Flora Conway. Najczęściej jej niania albo Fantine, jeśli nie ma innego wyjścia. Detektyw Rutelli. A wczoraj wieczorem, kiedy pani była w bumerangu, kto został z małą? Flora Conway. Niania. Detektyw Rutelli. Jak niania się nazywa? Flora Conway. Nie wiem. Dzwonię do agencji. Nigdy nie wysyłają tej samej dziewczyny. Dwudziesta Detektyw Rutelli. Co pani robiła w tym bumerangu? Flora Conway. To, co robi się w barach. Detektyw Rutelli. Piła pani? Porucznik Richard. Poderwała pani kogoś? Flora Conway. To stanowi część mojej pracy. Detektyw Rutelli. Bo pani praca to picie w barze? Porucznik Richard. I flirt? Flora Conway. Moja praca to odwiedzanie różnych miejsc, obserwacja ludzi i rozmowa z nimi. Usiłuję wyobrazić sobie ich życie, sekrety. Są dla mnie źródłem natchnienia. Porucznik Richard. Spotkała pani kogoś wczoraj wieczorem? Flora Conway. Doprawdy nie rozumiem, jaki to ma związek z. porucznik Richard. Czy wyszła pani z baru w towarzystwie mężczyzny pani Conway? Flora Conway. Tak. Detektyw Rutelli. Jak się nazywał? Flora Conway. Hasan, detektyw Rutelli. Hasan, a dalej? Flora Conway. Nie wiem, detektyw Rutelli. Dokąd poszliście? Flora Conway. Do mnie, porucznik Richard. Przespała się pani z nim? Flora Conway milczy, porucznik Richard. Pani Conway, proszę nam powiedzieć, czy odbyła pani stosunek płciowy u siebie w domu, tam gdzie spała pani córka z nieznajomym spotkanym kilka godzin wcześniej w barze? 2046. Detektyw Rutelli. Chciałbym, żeby uważnie przyjrzała się pani temu nagraniu. Pochodzi z dzisiejszego popołudnia z kamery monitoringu na korytarzu szóstego piętra pani budynku. Flora Conway. Nie miałam pojęcia, że tam jest jakaś kamera. Porucznik Richard. Decyzja o założeniu jej zapadła pół roku temu na corocznym zebraniu Rady Wspólnoty Mieszkaniowej. Wzmocniono ochronę Lancastera, od kiedy w budynku zaczęły wykupywać mieszkania i odnawiać je osoby z forszą. Flora Conway. Domyślam się, że nie pochwala pani tego, detektyw Rutelli. W tej kamerze doskonale widać pani drzwi wejściowe. Tu wraca pani ze szkoły Skerry. Proszę spojrzeć na godzinę w dole ekranu: 15.53. Potem nie ma już nic. Przejrzałem całe nagranie w przyspieszeniu. Nikt nie zbliża się do drzwi pani mieszkania, aż do mojego przyjścia o 16:58. Flora Conway Przecież to panu mówiłam porucznik Richard Ta historia nie trzyma się kupy myślę, że nie mówi pani całej prawdy, pani Conway. Jeśli nikt nie wszedł do mieszkania ani z niego nie wyszedł, to znaczy, że pani córka wciąż w nim jest Flora Conway. No to ją znajdźcie. Wstaję z krzesła. Widzę swoje odbicie w lustrze. Blada twarz, blond włosy, zwinięte w koczek nad karkiem, biała koszula ramoneska. Trzymam się na nogach i chciałabym powiedzieć sobie, że tak pozostanie. Porucznik Richard. Pani Conway, proszę usiąść, jeszcze nie skończyliśmy, zostało nam kilka pytań. Powtarzam w myślach, że dam radę przecież już nie raz byłam w opałach i przeżyłam ten koszmar wreszcie się skończy wtedy detektyw rutelli bardzo panią proszę niech pani usiądzie porucznik richard cholera zemdlała rutelli rusz się pan dzwoń pan na pogodowie znów się nam dostanie cholera subskrybuj kanał mp go i poznaj świat najlepszych produkcji audio